To jest lokal drugiej kategorii. Tu trzeba w butach wchodzić. Proszę pana, u nas w kraju do świątynia wchodzisz skarpeta na znak szacunek, a miejsc publicznych... To nie jest żaden publiczny. Tu trzeba mieć na nogach buty. Ale mogę panu odnająć służbowe buty. Co to jest? Gulasz wołowy w białym sosie, a la carte specjalite. Chciałbym stek! Nie mogę jeść mięso od święta krowa, rozumieć? Piorun! Od razu spalił mi krowa, rozumieć? Ja nie mogę jeść święta krowa. Każde inne mięso płacę podwójne. Rozumieć? Rozumieć? Rozumiem. Zabrał. Zabrał. Zostaw pan. Gozu, jak gość kaprysi. Uważaj, za chwilę tu piorun strzeli. Waziki wieprzowe po węgiersku. Protekcyjna porcja. Właśnie szef kuchni przygotowuje je na pojutrze z racji konkursu o złotą patelnię. Uwaga, uwaga! Powiadamia się pasażerów, że... Niech się pani nie wysila. Wyłączono prąd. Za chwilę piorun trzaśnie. O, choroba. To znowu będę musiała osobiście. Za kwadrans. Nasze drogi się rozchodzą, więc nie zapomnij o odpowiednim pożegnaniu. Zakładasz mi nóż do gardła. Ale uważaj, bo jeszcze kiedyś możesz żałować. Rififi, to możesz robić u siebie w wolnym świecie. A u nas obowiązują inne prawa. Dawaj, dzielimy. Fifty, niech ja stracę. Dobra, już dobra. Ale lepiej zróbmy to na peron. Dlaczego? Ta kelner nie puszcza ze mnie oko. Ale starszy, chcemy płacić. Należy się 300 za potrawy, drugie 300 za usługę ekspresową, premia 100% za zamówienie ekstra. A razem będzie 1,5. I dla mnie 100 zł za buta. Właśnie, i 200 zł za buty. Ale ja nie mam polskie pieniądze. No, mogą być normalne. Tu jeżdżą międzynarodowe pociągi, także jesteśmy przeszkoleni. Dobra, to lepiej ja zapłacę. Jesteś mi winien 4 zielone dodatkowo. Jesteś bardziej pazerny od kulawa czy koryśca. Uwaga, uwaga! Opóźniony pociąg pośpieszny z Paryża i Berlina wjedzie za chwilę na tor pierwszy przy peronie B. Proszę odsunąć się od torów. Podróżny, pamiętaj, podróż pociągiem skraca czas przejazdu koleją. Przepraszam, a ten do barcz. To pan. My ten z Paryża to nazywamy paryski, a ten do Paryża to jest teraz polski. Tamten już odszedł, pół godziny temu. On był tylko kwadrans po czasie.